czarne mury opuściło, z bagażem różnych doświadczeń, które tu przeżyło. Jedni będą wspominać z nutką nostalgii, inni pełni żalu. Lecz z pewnością Odonowska Szkoła jest jedyna w swoim rodzaju. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz wojewódzkiego i powiatowego sztabu wojskowego. No tak, jak ty piszesz? Za rok matura, a ty nie bierzesz spółdzielni, jak pisze się przez oskreską? Dziś po lekcjach zostaniesz i napiszesz ten raz 100 razy. Na pewno utrwa ci się jego pisownia. Wreszcie mamy ten dziennik elektroniczny. Nie trzeba ciągle biegać do pokoiku, a i tak w UEFiści nigdy nie mogą zdążyć na czas. Wolska to nie lekcja muzyki, więc zdejmij te słuchawki z uszu. Proszę o ciszę, zaraz sprawdzę obecność. Czy ktoś w końcu pożyczy długopis koledze? O co tyle zamieszania? Już znalazłem. Proszę o spokój. Kowalski? Obecny. Nowak? Nowak? Nie ma go. Idus? Jestem. Marzec? Jestem. Ciochon? Jestem. Wolska jest. W takim razie przejdźmy do tematu dzisiejszej lekcji, której tematem będzie budowa i rola szkieletu człowieka. Kowalski, przypomnij wszystkim, jaka była praca domowa? No więc, trzeba było zapoznać się z budową szkieletu człowieka. Podejdź do modelu i wskaż, z jakich ten model elementów się składa. Ten to szkielet, panie profesorze, składa się z głowy, czyli czaszki, kręgosłupa, nóg i rąk. W ogóle nie chcę wam się uczyć, nawet zajrzeć do pracy domowej. Tylko mam Facebook, Snapchat i Twitter w głowie. A takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowali. Wolska, co ci jest? Szybko, niech ktoś zadzwoni po pogotowie.
Co ci jest? Do uroczystości 70-lecia szkoły. Człowiek musi ciągle sam nad sobą czuwać i sobą kierować, by wyrosnąć na kogoś wartościowego. Uczniowie, myśląc o szkole przyszłości, wspominają nowoczesne pracownie, nowoczesny sprzęt. Jednak często traktują szkołę jako drugi dom. To przecież w szkole uczniowie spędzają połowę swojego życia. Często z kolegami i koleżankami spędzają więcej czasu niż z rodziną. Czasem to nauczyciel lepiej zrozumie ucznia niż zabiegany rodzic. Thank you.
przestrzenią jest miłość, doświadczenie i związana z nimi nierozerwalnie mądrość, z której teraz czerpiemy garściami. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w szkole najważniejszy zawsze był uczeń. Duszą szkoły nauczyciel, a dumą wspólne osiągnięcie. Pani Ela, pani Nina. Męczyły się bardzo, naprawdę.